No to zaczynamy naszą podróż do świata statystyki. Statystyka to sposób radzenia sobie z dużą ilością danych. To dziedzina zajmująca się danymi. Statystyka to bardzo rozległa dziedzina. Możemy ją podzielić na statystykę opisową. Jeżeli mamy jakiś zestaw danych i chcemy komuś opowiedzieć o tych danych, ale bez szczegółowego pokazywania wszystkich danych, to staramy się opisać sytuację przy pomocy pewnych liczb których jest znacznie mniej niż wszystkich naszych danych. Jak już zbudujemy zestaw narzędzi statystyki opisowej, to będziemy mogli zacząć wyciągać wnioski i formułować oceny. I to będzie dział statystyki, który się nazywa wnioskowanie statystyczne. No to na początek zastanówmy się w jaki sposób możemy opisać zbiór danych. Powiedzmy, że mamy zbiór liczb, nazwiemy te liczby naszymi danymi. To są dane. Mogą to być na przykład wyniki pomiarów wysokości roślin w ogrodzie. Powiedzmy, że mamy sześć roślin i ich wysokości w centymetrach są takie: 4, 3, 1, 6, 1 i 7 centymetrów. I powiedzmy, że ktoś, kto nie widzi tych roślin, pyta się, no i jakie wysokie są te rośliny? I ten ktoś, nie chce znać wszystkich szczegółów, pyta tylko o jedną liczbę. O liczbę, która będzie reprezentowała wszystkie nasze rośliny. Jak mu odpowiedzieć? Jak wybrać, albo obliczyć jedną liczbę, która odda istotę całego naszego zbioru danych? Może jest jakaś typowa liczba, typowa dla całego zbioru danych? Może jakaś liczba, która się znajduje w środku? Może jakaś liczba, która się pojawia w naszym zbiorze najczęściej, jeżeli taka istnieje? Może jakaś liczba, która. W jakiś sposób reprezentuje centrum wszystkich tych liczb? Jeżeli zastanawiamy się nad taką liczbą, to robimy dokładnie to, co robili pierwsi wynalazcy statystyki opisowej. Zacznijmy nasze rozważania od idei, która nazywa się średnia. W języku potocznym używanym na co dzień słowo średnia ma bardzo konkretne znaczenie. Przekonacie się, że większość ludzi, mówiąc średnia, ma na myśli średnią arytmetyczną. I zaraz też o niej opowiemy. Ale w statystyce średnia oznacza coś znacznie bardziej ogólnego. Oznacza bardziej wartość typową albo wartość środkową. Chcemy, żeby ta liczba mówiła nam o tak tendencji centralnej. I jeszcze raz: mamy jakiś zbiór danych i chcemy go przedstawić za pomocą jednej liczby. Możemy tę liczbę nazwać średnią. Liczby, która w jakiś sposób Powie nam, co jest typowego w tym zbiorze, gdzie jest jego środek albo jego centrum. Przekonacie się, że można taką średnią skonstruować na wiele sposobów. Pierwsza z tych średnich, pewnie najlepiej Wam znana, to ta, o której ludzie najczęściej myślą, mówiąc na przykład, to jest średnia ocen albo to jest średnia wzrostu. Jest to średnia arytmetyczna. Średnia arytmetyczna to suma wszystkich liczb, wszystkich wartości, podzielona przez liczbę tych wartości. Pamiętajcie, że to kwestia umowy, że to definicja wymyślona w całości przez człowieka. Tak zdefiniowana średnia arytmetyczna jest po prostu bardzo przydatna w życiu. Suma wszystkich wartości podzielona przez ich liczbę. Jaka jest średnia arytmetyczna tego zbioru danych? No to policzmy. Suma, czyli dodajemy 4, dodać 3, dodać 1, dodać 6, dodać 1. Dodać 7 podzielone przez liczbę naszych punktów pomiarowych, przez liczbę wyników pomiarów, czyli wszystkich naszych danych. Mamy 6 danych, dzielimy przez 6. 4 dodać 3 to 7, dodać 1 to 8, dodać 6 to 14, dodać 1 15 i dodać 7 22. I podzielone przez 6 22 6. Możemy to też zapisać jako liczbę mieszaną: 6 mieści się w 22. 3 razy, reszta 4, czyli 3 i 4 szóste, albo 3 i 2 trzecie. Można by to też zapisać jako ułamek dziesiętny okresowy: 3,6 i 6 w okresie. W sumie nie ma znaczenia, w jakiej postaci te liczby zapiszemy. Tak czy inaczej, ta liczba charakteryzuje cały nasz zbiór danych. Ta liczba w jakiś sposób mówi nam o tendencji centralnej. Całego zbioru. Pamiętajcie, że reprezentowanie całego zbioru taką jedną liczbą średnią arytmetyczną to kwestia umowy. Nie znaleziono nigdy żadnej boskiej księgi, która nakazywałaby ludziom obliczać średnią arytmetyczną w taki właśnie sposób. Taki sposób obliczania średniej nie występuje w sposób naturalny w przyrodzie. Nie jest to wzór taki jak na przykład wzór na obwód koła, który wynika z właściwości wszechświata. Studiowaliśmy naturalne właściwości figur i doszliśmy do wzoru na obwód koła. Inaczej nie da się go obliczyć. Jest to wzór w pewnym sensie uniwersalny, absolutny. Wzór na średnią arytmetyczną ludzie po prostu sobie wymyślili. Stwierdzili, że taki wzór będzie całkiem przydatny. Ale są też inne sposoby na obliczanie średniej albo inaczej na obliczanie wartości typowej albo środkowej. Inny sposób to mediana. Mediana to dosłownie wartość środkowa, liczba, która leży w środku. Jeżeli uporządkujemy nasze liczby i znajdziemy liczbę leżącą w środku takiego szeregu, to ta liczba to mediana. Jaka będzie mediana naszego zbioru danych? Uporządkujmy najpierw nasze dane: 1, jeszcze jedno: 1, 3, 4, 6 i 7. Liczby są uporządkowane, która liczba leży w środku. Jak się dobrze przyjrzycie, to żadna liczba nie leży w środku, bo mamy parzystą liczbę danych, więc ich środek wypada pomiędzy liczbami. Możemy powiedzieć, że w środku leżą dwie liczby: trójka i czwórka. W takim przypadku, jeżeli mamy dwie liczby w środku szeregu, a nie jedną, to bierzemy wartość leżącą w połowie drogi pomiędzy nimi, czyli obliczamy średnią arytmetyczną z tych dwóch liczb. I to jest nasza mediana. Średnia leży w połowie pomiędzy 3 i 4, czyli wynosi 3,5. Jeszcze raz, jeżeli mamy parzystą liczbę danych, to mediana to średnia arytmetyczna dwóch środkowych liczb. Albo mówiąc inaczej, liczba, która na osi liczbowej leży dokładnie w połowie drogi pomiędzy tymi dwoma liczbami. Jeżeli mamy nieparzystą liczbę danych, to sprawa jest prostsza, bo jedna z danych, ta leżąca w środku, to mediana i wtedy nie musimy nic obliczać. Żeby to zobaczyć, wymyślmy jakiś inny zestaw danych, od razu uporządkowany. Na przykład 0, 7, 50, 10 tysięcy i milion. Taki mamy zestaw liczb, może trochę dziwny. Ile wynosi mediana w tym przypadku? Mamy 5 liczb, 5 jest liczbą nieparzystą, czyli łatwo znaleźć liczbę środkową. Liczba środkowa ma tyle samo elementów zbioru z każdej strony. Jest większa od dwóch liczb i mniejsza też od dwóch liczb. Leży dokładnie w środku. Mediana w tym przypadku równa się 50. Trzeci sposób wyznaczania tendencji środkowej, prawdopodobnie najrzadziej stosowany w życiu, to dominanta. Czasami może się wydawać, że to coś bardzo skomplikowanego, ale zobaczycie, że to bardzo prosta sprawa może nawet najprostsza ze wszystkich trzech. Dominanta to liczba najczęściej występująca w zbiorze danych. Jeżeli oczywiście taka liczba istnieje, jeżeli wszystkie liczby występują tę samą liczbę razy, w zbiorze, to żadna z nich nie występuje częściej niż inne, więc nie ma dominanty. Na podstawie tej definicji najczęściej występująca liczba jaka jest dominanta w tym zbiorze danych? Mamy tylko jedną czwórkę, tylko jedną trójkę, ale mamy dwie jedynki jedną szóstkę i jedną siódemkę czyli liczba, która pojawia się najczęściej to jedynka. Dominanta liczba najbardziej typowa najczęstsza to jedynka w tym zbiorze. To są sposoby na określenie jakiejś typowej albo środkowej liczby, inaczej tendencji centralnej, ale każdy z nich jest trochę inny. Kiedy bardziej wgryziemy się w statystykę, przekonacie się, że każdy z tych sposobów przydaje się w innych sytuacjach. Ten jest stosowany bardzo często. Mediana jest bardzo przydatna, jeżeli mamy jakieś szalone liczby, które wypaczyłyby średnią arytmetyczną i dałyby trochę zafałszowany obraz. Dominanta też może być przydatna w takich sytuacjach, zwłaszcza jeżeli mamy jakieś liczby występujące znacznie częściej w zbiorze danych niż inne. I z tym Was zostawiam. W następnym filmie zagłębimy się w statystykę jeszcze bardziej.